Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Gabriela Garci de Oro z ilustracjami Putifacjony Hernandez, opowieści pełne emocji. Jak tytuł zaznacza, są to opowieści pełne emocji, czyli znajdziemy tutaj historie poruszające problem emocji, wprowadzające najmłodszych czytelników w różnorodne meandry tego, co odczuwają. Nie mamy tutaj takiego prostego podziału na emocje, radość, złość, smutek i tak dalej. Tutaj spektrum emocji jest dużo bardziej bogate. Już na początku autor zaznacza, że doświadczanie emocji może być różnorodne. Ilustracja na początku też to pięknie obrazuje. Te emocje są pokazane w postaci takiego kwiatu, i zobaczymy, że one wzajemnie czasami się przeplatają, czasami powodują, że coś doświadczamy mocniej, coś słabiej. W tej książce znajdziemy historie takie dość krótkie, bo znajdujące się na rozkładówce jednej i często zajmują one stronę półtorej, a resztę to ilustracja. Każda historia zabiera nas w świat innego bohatera. I co jest niezwykłego w tych historiach? To, że spotkamy tutaj opowieści o postaciach, które dzieciaki mogą znać z różnorodnych bajek, baśni, mitów itd. Są to motywy stałe, poznane w kulturze naszej zachodniej. Pojawia się Czerwony Kapturek, Pinokio, Trzy Świnki, i wiele innych. Każdy bohater jest tu pokazany w zupełnie inny sposób niż w oryginalnej baśni. Widzimy, że wiele rzeczy możemy napełnić, naprawić innym postępowaniem. Czerwony Kapturek nie musi wcale być skąpy, może zabrać wilka na piknik i dzięki temu nie będzie on musiał zaatakować babci ani jej i dla wszystkich historia skończy się bardzo dobrze. Do tego zobaczymy, że świnki mogą nauczyć się współpracy i innego spojrzenia na wiele problemów, aby żyć i przetrwać i dotrzeć szczęśliwie do domu. Każda historia niesie jakieś przesłanie, każda porusza jakieś emocje, każda zachęca do naprawiania siebie, cieszenia się sobą, cieszenia się też innymi. Świetna publikacja, polecam i do zobaczenia.